Olga doszła do naszej klasy, była taka pełna uśmiechu i dała nam, naszej klasie, tą życzliwość i chcielibyśmy ją przekazać w ten dzień. Chcemy ten dzień życzliwości poświęcić Oldze, żeby pamiętała, że jesteśmy z nią. Nasz samorząd postanowił, że zorganizuje taką akcję. Tutaj mamy pudełko pozdrowień dla Olgi, dajemy tam różne laurki, rzeczy. Olga okazała nam tak niesamowitą życzliwość, no i również teraz ją okazuje, a samorząd uczniowski, jak i nasza klasa, chcemy jej okazać tą życzliwość, na przykład organizując dyskotekę, z której fundusz pójdzie na Olgę. Bardzo staramy się, aby zebrała jak najwięcej pieniędzy i szybko do nas wróciła. Chcemy, żeby Olga mogła wrócić normalnie do szkoły, żeby normalnie mogła usiąść z nami w sali, żebyśmy mogli się pouczyć, żeby na korytarzach znowu można było zobaczyć Olgę, a nie tak jak teraz czasami tylko możemy się z nią spotkać, ponieważ Olga bardzo dużo czasu spędza w szpitalu. Jest naszą przyjaciółką i bardzo chcielibyśmy, żeby wróciła. Olga, chcemy Cię jak najbardziej wesprzeć. Chcemy, żebyś znowu do nas wróciła. Będziemy organizować jak najwięcej akcji, żeby zdobyć pieniądze, żebyś mogła znowu do nas wrócić. I kochamy Cię bardzo i bardzo chcemy w tym wesprzeć. Bardzo Cię kochamy i chcielibyśmy, żebyś wróciła. Te wszystkie ręce są dla Ciebie. To jest po prostu nasze wsparcie. Cała szkoła się angażuje, wszyscy za Tobą tęsknią i bardzo byśmy chcieli, żebyś do nas przyszła. Olga, jesteśmy z Tobą!